Stoi na stacji lokomotywa. Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 7 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Uncharted 2 pośród złodziei. Jak pamiętacie, moi drodzy... Oj, chyba zginę. A nie, nie zginąłem, okej. Jak pamiętacie, moi drodzy, zaczęliśmy w poprzednim odcinku rozdział 13 o podtytule Lokomotywa. Dlatego właśnie zacytowałem wiersz Jana Tuwima na początku. Ja pamiętam, jak mi go mama czytała za dzieciaka, nie? Uwielbiałem to, jak mi mama czytała, naprawdę. Ona to robiła tak, wiecie, tak angażowała się w to, nie? Tak, wiecie, jakieś tam różne dźwięki, niedźwięki i tak dalej. Fajne czasy to były. W przedszkole czytanie lokomotywy, to było coś. A nie, kurde. Jakieś studia, co to jest w ogóle? Dobra. Powiedziałem w tym samym, niemalże w tym samym momencie co Nate. Dobra, no spoko. Ja to mam z nim takie zgranie ostatnio. Kurde, Nate'ik, masz tu drabinę obok, co ty robisz? O, dobra. I moi drodzy, nie ma co ukrywać, że ten rozdział jest dosyć trudny. Przynajmniej ja go tak zapamiętałem, że jest dosyć trudny z tego względu... Uuu, M4. Nie, Nate! Jak ty się, chopie, ruszasz? Przynajmniej jego, moi drodzy, zapamiętałem jako taki dość trudny z tego względu, że... Okej, okay, zepchnięty. Spróbujemy to jak najdłużej po cichu. Żeby było nam łatwiej. Okej, okay, koleś mnie chyba nie wykrył. Na całe szczęście. No, tylko coś widział, spoko. Także zaraz podejdzie i go styram. Moi drodzy, to właśnie... Kurde. Moi drodzy, to lepiej jak najdłużej naprawdę zostać po cichaczu, bo... Panowie, muszę wam sprawdzić bilety. Dokładnie, musimy mi sprawdzić bilety. Bo moi drodzy... Wow, o kurde! Może to jest kubańców. Moi drodzy, tak jak już wspominałem, ten rozdział moim skromnym zdaniem jest jednym z trudniejszych w grze. Także naprawdę tutaj radzę jak najdłużej właśnie działać po cichu, jeśli jest tylko opcja. Oj, bo dalej będzie naprawdę hardcore, moi drodzy, na tym pociągu. Dobra, ostrożnie. Podejdziemy sobie od tej strony, pięknie. Dobra. I co teraz tu zrobić właściwie, bo tu jest dwóch gości. Co by tu z nimi ogarnąć? Czy ty do mnie podejdziesz? Byłoby miło. A dupa tam. No dobra, czekajcie. Pięknie. Tamten nie słyszał. Lećmy go szybko, od tyłu. Jakkolwiek to nie brzmiało. Dobra, super. Ej, no, teraz naprawdę ładnie się udaje skradanie. Chociaż pewnie jak to teraz powiedziałem, to ten... Wykrakałem. I zaraz nam się skradanie nie udawać nie będzie. Ale dobra. Tu możemy przejść górą. Nie, Nate'ik, nie, Nate'ik, Nate'ik! Ja pierdzielę. Poważnie. Gdzie ja jestem? No i dupa, i wykryli mnie, no. Serio? Ja pierdzielę, naprawdę Nate mi stamtąd zeskoczył. Coś ty, chłopie, zrobił. Jeny, co za shit. Ej, no co? I teraz magicznie mnie wykrywają za każdym razem. Ciekawe, czekajcie, muszę sobie popfilt poprawić, wybaczcie. Ajaj. Dobra, teraz. Ostrożnie. No co? Ej, irytuje mnie już ten etap, naprawdę. No wcześniej tak się ładnie udało mi przekraść i Nate mi się jakoś zbagował i wyskoczył z pociągu. Ja pierdzielę. No było tak dobrze, no. Dobra, dostał. Okej, pięknie. Aha, bo tam jest... O kurde, mać. Tam jest koleś z LKM-em. Ja pierdzielę. Dobra, wyskakujemy z pociągu w takim razie na górę. Kurde. Okej. Przeszliśmy dalej.
Teraz będziemy musieli chyba właśnie... Nie, Nejcik, do góry, do góry, Nejcik! Pierdzielek, ktoś do mnie próbuje w ogóle? Chyba nie. Dostał? Okej. Wszystko? Tam jest jeszcze jeden koleś. Poczekajcie. Ich własną bronią. No i tu uwielbiam cię. Dobra, lecimy dalej. Na całe szczęście teraz już w miarę łatwo oczyściliśmy teren. Ale kurde nie... I tak się trochę zirytowałem, że mnie wtedy Nate wyskoczył tak z pociągu, no ale już trudno. I tu, moi kochani, musimy uważać. O właśnie, bo tu... Proszę bardzo. Uwaga na głowy. Dobra. Zeskoczmy szybko. Okej, to naprawdę trzeba na to uważać. Dobra, mamy czołg, ale... ale niestety nie da się do niego wsiąść, szkoda. Dobra. To właśnie będziemy musieli, moi drodzy, uważać na te... Na te cholerstwa. Spokojnie, Nejcik, jesteśmy na górze, nic nam tu nie grozi. Dobra, teraz szybko tam. Rozdział trzeba przyznać dosyć ciekawy, że poruszamy się cały czas po tym pociągu, ale mimo wszystko uważam go dalej za jeden z trudniejszych. A właściwie jego dalszą sekwencję uważam za jedną z trudniejszych. Bo jakby, moi drodzy, etap w dżungli, w pociągu, to jest jakby jeden z dwóch etapów. Bo my na pociągu będziemy jakby właśnie w dwóch etapach. I ten w dżungli jest prostszy niż ten następny. Dostał? Kurde, co mi Nate tak jakoś strasznie szybko ginie? Mam wrażenie, że jakoś o wiele szybciej obrywam. Dobra, ładnie. Lecimy dalej. Jakaś amunicja, super. Osiedł. Mała wpadka. Wstawaj, Nejcik. O kurde. No to nieźle. Ja pierdzielę, no to super, super po prostu. Cudownie jest. Muszę stąd wysiadać. No co ty Nate nie powiesz? Myślałem, że zostajemy tutaj. Kurde. Dobra, kitramy oczywiście. Poczekamy, aż on przestanie pruć. Dobra, teraz szybko do kolejnej osłony. Ostrożnie. I co, zaczniesz strzelać? Oczywiście, że zaczniesz. Kurde, Nejcik. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Nie, Nate! Ja pierdzielę. Czasami to sterowanie jest niedorobione. No to jeszcze przeciwnicy. Ja pierdzielę. No właśnie! Co tu się dzieje? Podoba mi się ten dźwięk! Ja pierdzielę! Dobra, Nejcik, dawaj do góry, do góry, do góry, do... Wow! O, ja pierdzielę! Prawie zaryłem. Dobra, tutaj. Nate, ja to samo. Dajcie sobie spokój, co? No, dokładnie. Dajcie już sobie spokój. Kurde mać, co tu się dzieje? O, chyba będzie teraz z minigana próg. Albo i nie, wysiadają. Okej, ładny granat. Prawie double kill. Nate, schowaj się. Ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? Pięknie. Kurde, jego macie. Ostrożnie. Ej, ej. Poczekajmy, aż ten z minigana przestanie pójść, dobra. On czy z minigana. LKM ma właściwie. Nie wiem, co on tam ma. Dobra, ostrożnie. Bo to chyba tego granata nie dorzucę. Chociaż może? Nie. Nie dorzuciłem. Dobra, skitrajmy się tutaj. Musimy trochę bliżej podchodzić. Kurde, no ja tu umrę zaraz, jak nic. A granaty mi się już skończyły, niestety. Dobra, pięknie, jeszcze jeden został.
Tylko nie wiem, czy teraz się ruszać. Nie, lepiej nie, poczekajmy. Tamten mi na spotkanie wyszedł, super. Dobra, biegniemy. Ja pierdzielę. Nejcik, dawaj do środka. Okej, mamy RPGa. Wiecie co? Może spróbujemy. Dostał, okej. Nie za wiele to dało, ale zawsze coś. Muszę się stąd wydostać. No, dawaj, Nejcik, trzeba to otworzyć. Spamujemy! Dawaj, Nate! Kurde, szybciej! Dobra, jest, mamy przejście otwarte. Biegniemy. Ej, what? Ej, to był bug! To był tak perfidny błąd gry! Widzieliście to? No masakra jakaś, no nie wierzę! Wow! Jaki to był perfidny błąd gry w tamtym momencie, no... Pojawił się jakoś... Ja pierdzielę, pojawił się jakiś wagon totalnie, kurde, z dupy i... Co to było? Co za shit, no... No nie wierzę w to, po prostu... Umarłem w tym momencie, no... Myślałem, że Uncharted nie ma żadnych błędów jako takich, technicznych. Ja pierdzielę... Ale się zirytowałem teraz w tym momencie, powiem wam. Na szczęście nie jesteśmy jakoś bardzo daleko. To weź tam do nich teraz strzelaj, kurde. No, panowie, wychylcie, no. Rzuciłbym tam może granat jeszcze, a spróbujmy. Chyba z daleko. No. Dobra, poczekajmy chwilę. Wybacz mi za ten błąd gry, nie wiem, co tam się wydarzyło, naprawdę. Jakiś kurde wagon z życi mi wyjechał. Dobra, dostał. Pięknie, ale headshot szedł. Kurde. Nie, Nate, ostrożnie. Dobra. Gdzie jest moja M-ka? Gdzie jest moja M4? No nie mam M4 mojego, no serio. No dobra, spamujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem gra się nie zbaguje. Jeszcze raz wybaczcie za tego faila wcześniej. Dobra, mamy to. No i co? Nie, teraz jest w porządku, dobra. Okej, no był to błąd po prostu. Zdarza się. Ja pierdziel, Nate, trzymaj się. Ja pierdziel. Dobra. Dzięki Bogu za tunel. Dokładnie. Dzięki temu, że mamy tunel, to... Okej, zaczynamy rozdział 14. Światełko na końcu tunelu. I to jest, moi drodzy, właśnie ten rozdział, który sprawi mi więcej problemów niż ta lokomotywa. Ale to jeszcze zobaczycie. Pięknie, grubego zdjęliśmy. Spróbuję się jeszcze dalej przekraść. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Tu mamy jakieś snajperki, widzę. Nie wiem, czy oni mnie wykryją, czy nie. Oj, chyba wykryją. Albo i nie? Nie, zobacz, nic się nie dzieje. Okej. Dobra. Kurde. Tyle z działania po cichu. Dobra, poczekajmy chwilę. Kurde. Ta, weź ich namierz stąd, przecież to nie ma opcji, że ich trafię w ogóle. Dobra, spróbujemy tak. O nie, mate! Irytuje mnie to! No kurde, naprawdę od tego momentu. Mogliby zrobić checkpointa tam, gdzie się grubym zająłem. Nate, jak ty byś mi spadł teraz. To bym się załamał normalnie. Dobra, lecimy do grubego. Okej, nawet jeszcze, żeby właśnie grubego zdjąć. Reszta to tam jakoś ogarniemy. A w sumie snajperka tu się może przydać właściwie. Dobra. Okej, no i teraz ostrożnie, przeładujmy sobie za ten czas. Trzeba wejść z tego traf. Nie ma opcji, że ja trafię w ogóle. Pff.
No c- ja pierdzielę. Masakra jakaś, weź no traf, kiedy cię buja na lewo i prawo. O dobra, dostał. Pięknie, w locie. A tamten chyba spadł. Ale nie, jestem na dole, czekajcie. Może mi się go uda, nie uda mi się z tej perspektywy, dobra. To lecimy w takim razie dalej. Okej, okay, najcik na drabinkę, raz. Dobra. Co wy tu macie? M4, o super, super, mu nie przygarnę. Teraz ostrożnie, bo tu jest gdzieś ten koleś. O, właśnie! Zeskoczmy. Nie! O, jeny. A tam jeszcze na dole był chłop. Kurde, no naprawdę odtąd! No szlak mnie zaraz trafi, czemu to nie ma checkpointa? Co za bullshit? Kurde, i znowu z tym grubym trzeba się pierdzielić, no. Dobra, spadł wa gruby stąd. Okej. No i dobra, spróbujmy z tych snajp jeszcze raz. Pięknie. Pięknie. A nie, nie dostał. Myślę, że dostał. Kurde, jego mać. No przecież, to nie da się trafić tak, no jak tak buja ekranem. Jest, okej, pięknie. Dobra, i mam nadzieję, że w końcu dostanę checkpointa, no. Przygarnąłbym naprawdę. Dajcie M4. Może lepiej się wcelujmy. W sumie nie pamiętam, kiedy oni mi tu konkretnie... O, właśnie. Nate, zeskocz, zeskocz, zeskocz. No dobra, nie, niech oni zginą sobie sami, proszę bardzo. Dajcie, moi drodzy. Trzeba wykorzystywać elementy otoczenia. Zabójczy alpinista, osiągnięcie, dobra. Teraz poczekajmy. Aż ta lampa sobie tutaj... Znaczy lampa, właściwie nie wiem, jak to nazwać tak fachowo. Okej. Okay. Może lepiej do pociągu skoczyć? O, bez kitu, oni są w środku. O kurde. Wow. Nie, tylko jeden był, dobra. To luźna guma. Myślę, że tu checkpoint już na pewno będzie. A jak nie, no to, to trudno. Dobra. Dobra. Wbijamy na rejon. Kurde, czemu mi ta kamera obróciła? Dlaczego ja brywam z tyłu? O kurde! Skubany mi plecy robił. Kolejni tam są? Nie, tam już czysto jest, dobra. To co, najcik? Lecimy. Kałaszka nie chce. A tu mamy skarb. Co ciekawe, zobaczmy. Tybetański pierścień do siodła. No to ciekawe, w sumie. Dobra, to lecimy na górę w takim razie. O właśnie, moi drodzy, proszę bardzo. Jesteśmy w zimie. Nagle. No i chyba. I chyba możecie już powoli kojarzyć pewne fakty. Ale na razie nie będę tutaj nic spoilerował. Ja pierdzielę, i właśnie dlatego tego rozdziału nie lubię. To jest po prostu taki hardcore. No nie, no już zginąłem. Ej, to naprawdę trzeba uważać, moi drodzy. Nadchodzą. Jest masakra, naprawdę, w tym rozdziale. Tak minie, jak to tu rozegrać w miarę racjonalnie. Tutaj! Okej. Kurde, nie, Nate! Jeny! Ale to był fart, masakra. Dobra. Może ja wezmę tego mosa? Chyba, że ten ma M4. Ale nie, widzę, że nie ma. Mikro 9, nie, dajcie mi mój kochany pistolet. Okej, granaty, to na propsie, przyda się. Ostrożnie. Dostał? Dostał, dobrze. Tam kolejny gruby idzie. Kurde.
Okej, może ja lepiej poczekam na nich. Byłoby dobrze, jakby przyszli. Kurde. Andrzej, do przodu! Dobra, pobiegnijmy kawałek. Bo oni chyba do mnie sami nie przyjdą po dobroć. Chociaż ten gruby powoli idzie. Okej, dostał. Spróbujmy jeszcze jeden granat. Pięknie, czy tu gruby wyleciał w powietrze? Gruby nie żyje, dobra, dobrze jest. Zobaczcie, że ja mówię gruby, ale to tak, wiecie. Oczywiście bez obrazy dla grubych, po prostu ten przeciwnik, myślę, że idealna nazwa dla niego to jest gruby. O kurde, dobra, powiem wam tak. Pociąg jedzie i jedzie! No właśnie, ten pociąg jedzie i jedzie. Ale dobra, chyba jeden z go... Albo i nie. O kurde mać. No nie, znów ten mutant. No właśnie. Znów ten mutant. Nejcik, co ty robisz? Do góry. Dobra. Ostrożnie. Kurde, ciekawe co ja mam z nim zrobić. A, dobra, wiem. Wiem co mam zrobić. Fuck you, asshole! Proszę bardzo. Porobione. Przyślijcie śmigłowiec! No chyba cię porąbało, człowieku. Jaki śmigłowiec? Ja już się męczyłem z jednym śmigłowcem dopiero. Cholera, znowu ty! A shit, here we go again. Tam. Nie no, teraz to ja z nim nic nie zrobię, musimy biec po prostu. Cholera! Cierpię śmigłowcu! Nate, ja tak samo. Ale dobra, to będziemy chodzić od osłony do osłony. I on nie powinien nam jakoś specjalnie zagrozić, okej? Okay? Byle do pociągu. To już będzie w porządku, albo i nie do końca. Okej, okay, ale przeciwników jako takich nie ma. Kurde, Nate, co ty robisz? Czemu ty stoisz w miejscu? No powiedzcie, jak ja mam niby zdjąć hej! No właśnie, proszę bardzo, jakie mamy tu epickie działko. Gwałt się gwałtem odciska! Dokładnie. Proszę bardzo. Teraz... Co niedobrze? Kurde, ktoś mi tam online wyskoczył, niedobrze. To jest niedobrze. O ja pierdzielę. No umieraj, ty śmigłowcu jeden! No on umrze kiedyś? Ja nie mogę z tego... A ja nie mogę z tego wysiąść? Aha. Myślałem, że mogę. No dobra. To musimy w takim razie jak najszybciej ten helikopter zdjąć. Zobaczcie, że tam ktoś mi online wyskoczył na Originie. Zapomniałem Originę wyłączyć. Dobra, chyba się udało. Ale tylko chyba. I no on dalej do nas próbuje. Skubany. Dobra, zleciał na dół. Chyba się udało, co? Nie, on dalej do nas próbuje, ja pierdzielę. No kurde, przecież ty już płoniesz, gościu! Spadłowa. And? Jeszcze? Ja pierdzielę, co to ma za pancerz? Dobra, udało się. Mamy to. Ale ciepnie. Miłego spadania, dupku! Ale nam go dość! Dobra. Musimy teraz uważać. Tam jest gruby. Nie mam granata! O kurde. No to będziemy mieli mały problem. Ajej, niedobrze. Dostał gruby, super! Bo koło niego wcześniej granat wybuchł. Dobra. Tam jest chyba czysto, bo właśnie tam wcześniej wybuchł granat. Albo i nie jest czysto, kurde. Umieraj, dobra. No okej. Okay. Można powiedzieć, że jest ciulowo, ale stabilnie generalnie. Dajemy jakoś radę, moi drodzy. O kurde, i ty jest właśnie. Kurde, i ty jest właśnie ten chłop. No chyba nie. Kurde, nie widzę, gdzie jestem! Ajajaj.
niedobrze. Bliet! No przecież się pokazuje! No ile ten chłop... Jeden... Wiecie co, ja chyba muszę do niego podejść. Proszę bardzo. Chyba wręcz zrobimy mu większe szkody. Wydaje mi się... Wow. Dokładnie, dokładnie. Nate, dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Buła, buła, buła. Jeszcze, jeszcze. Pięknie, porobiony. Dobra. Dawaj sztylet, cieciu. To moje frajerze. Dokładnie. Dobra. No nie żartujcie. O kurde. Wow. Znowu mi uratowałeś tyłek. Nic ci nie jest. Wysiadaj z pociągu, Nate. O czym ty mówisz? Masz pojęcie, przez co przeszedłem? Nie prosiłam, żebyś zgrywał bohatera. Chloe, przestań, nie mamy na to czasu. Owszem, więc wysiadaj z pociągu, dopóki jeszcze możesz. Mam cię zostawić z nimi? Dokonałeś wyboru, Nate. A czego niby oczekiwałaś? Jak to czego? Że będziesz mnie osłaniał? I tak było! Jak mogłeś mnie bronić, targając dwie osoby? Dobra, powodzenia z Flynnem. Pasujecie do siebie. Naprawdę nie mogę wierzyć! Nie wiesz, kiedy dać sobie spokój. I co? Żadnych kąśliwych uwag? Nic mądrego do powiedzenia? O nie, tym razem nie! Stój! Wypuść go! Zakończcie jego cierpienia! No i moi drodzy, teraz już wiecie, jak się znaleźliśmy tutaj. Rozdział 15, katastrofa kolejowa. Ale w tym momencie odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Teraz już tak jak mówię, no... mieliśmy flashback. Flashback trwał mniej więcej połowę gry. No i teraz już wiemy, jak tu trafiliśmy właściwie. Także no mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Uncharted 2 pośród złodziei. Na razie.